klocki, deep switche, ustawienia parametrów dzwonień, różnice między CDNP6 a CDNP7 i Inspiro, najczęstsze problemy przy programowaniu za pomocą komputera, regulacja toru audio, obsługa odbiorników serii P800, diagnostyka linii aparatu, zwarcie linii aparatów, pomiar, testy linii oraz moduły wykrywania zwarć i uszkodzeń. Dlatego w tym momencie życzę Państwu miłego webinaru i oddaję głos Tomkowi. Witam Państwa bardzo serdecznie. Moje nazwisko Miazek Tomasz, jestem doradcą technicznym w firmie AKO. Na wstępie chciałem Państwa bardzo przeprosić za niestety sytuację, która się wydarzyła, nie umożliwiła nam przeprowadzenia tego webinaru w poprzednim terminie, dlatego staraliśmy się zrobić wszystko, co w naszej mocy, aby ten webinar mógł się odbyć właśnie w dniu dzisiejszym. Tak jak kolega wcześniej wspomniał, plan szkolenia wygląda następująco. Prawidłowa adresacja unifonów pasywnych. Od tego sobie zaczniemy. W odbiornikach firmy AKO, przepraszam, troszkę się denerwuję, ale mam nadzieję, że uda się to przemknąć przez to. Programowanie unifonów. Nasze odbiorniki dzielimy na aktywne i pasywne. W odbiornikach pasywnych najczęściej możemy spotkać tak zwane zworeczki, jumperki, jak ktokolwiek je zwał. Adresowanie odbiornika polega na odpowiednim ustawieniu zworeczek na tak zwanym grzebieniu adresowym. Jest to bardzo istotne z tego względu, że nie może być unifon pasywny, który nie ma nadanego żadnego adresu. Także pamiętajmy, że w systemie domofonowym każdy odbiornik musi mieć ustawiony swój indywidualny adres, tak zwany adres fizyczny. Adresy nie mogą się powtarzać. Odbiorniki pasywne mogą mieć tylko jeden adres na jednym odbiorniku. Natomiast aktywne charakteryzują się przede wszystkim tym, że one już potrafią współpracować między sobą na jednym adresie. Czyli ten sam adres może występować na wielu odbiornikach. I tak jak wspomniałem przed chwilką, adresację dokonujemy na tym grzebieniu adresowym, który znajduje się po prawej stronie płytki unifonu, czy pasywnego, czy chociażby aktywnego INS UP720MR. Także sytuacja jest bardzo prosta, wręcz bym powiedział banalna. Sugerujemy się oczywiście liczbami po prawej stronie, czyli wielokrotnością kolejnej liczby. 2, 4, 8, 16 i tak dalej. Czyli jeżeli ustawimy zwareczkę na jedynce i przykładowo na czwórce, pozyskujemy adres fizyczny numer 5, ponieważ 1 plus 4 równa się 5. W odbiornikach aktywnych natomiast możemy spotkać tak zwane deep switche, czyli takie suwaczki, które służą do ustawiania adresów. Proszę pamiętać, że one nie lubią mieć takich stanów pośrednich. One muszą być albo do końca przesunięte i takie wyczuwalne, delikatne kliknięcie. Nie może to się odbywać na zasadzie takiego półstanu. A adresowanie odbiornika polega dokładnie w ten sam sposób, jak w przypadku zworek, czyli suma tych ustawionych wartości daje nam adres fizyczny. I tutaj uwaga, proszę nie sugerować się opisami, które znajdują się na samym deep switchu, tylko cały czas naszą tabelą adresową, czyli tą wielokrotnością liczb. I przykładowo, jeżeli chcemy uzyskać adres 46, musimy pociągnąć sobie 2 plus 4 plus 8, plus 32 daje nam adres 46. Unifony aktywne charakteryzują się również tym, w szczególności UP800, że jak będzie miało ustawiony adres zerowy, odbiera wszystkie połączenia, na jakikolwiek byśmy próbowali numer się dodzwonić. Przydatne jest to chociażby przy diagnostyce, czy mamy uszkodzenie, czy nie. Jeżeli unifon dzwoni nam pod zerowym adresem, znaczy, że dzwoni. Jeżeli natomiast po ustawionym adresie fizycznym mamy jakieś problemy, mogą one wynikać z nieprawidłowych parametrów dzwonień lub niewłaściwego zaadresowania odbiornika lub uszkodzenia. Ustawienia parametrów centrali CDNP6. W programie parametrów dzwonień centrali CDNP6 przedstawię Państwu na przykładzie prostego schematu centrali masterowej obsługującą wszystkie nasze lokale oraz centrale slajwowe, które obsługują swoje, nazwijmy to, linie, swoje numery.
Dlaczego ustawienie parametrów jest takie ważne? Dla poprawności działania niektórych funkcjonalności naszych centrach, między innymi przejścia korytarzowego. Jest to z tego względu istotne, że jeżeli będziemy mieli pootwierane zakresy dzwonień na naszych centralach slave, czyli będą miały zakresy od 1 do 255, tak jak posiadają to w swoich ustawieniach fabrycznych, niestety impuls korytarzowy uruchomi nam elektrozaczepy na wszystkich trzech centralach. Jeżeli natomiast my będziemy nawiązywali połączenie lub otwierali elektrozaczepy za pomocą kodu, otworzy się tylko i wyłącznie dana centrala, na której był obsługiwany dany numer. Czyli jeżeli ktoś wchodzi do mieszkania numer na przykład 25, otworzy się tylko i wyłącznie centrala z opóźnieniem korytarzowym na centrali numer 2. W ustawieniach parametrów dzwonień wygląda to w ten sposób. Zachęcam do korzystania z programu komputerowego. Równie dobrze jesteśmy w stanie zrobić to z poziomu ustawień centrali. Jest to bardzo właśnie istotne pod tym względem, żeby wszystko nam działało prawidłowo. Więc w centrali master zakres obsługiwanych numerów musi być ustawiony dla wszystkich, czyli od 1 do 60. Przy wyborze parametrów pojawi nam się dodatkowe okno dialogowe, na którym jesteśmy w stanie zmienić te wartości. Sytuacja wygląda analogicznie w centralach slave'owych, tyle że musi mieć ustawiony odpowiedni zakres. Czyli przykładowo dla klatki B oraz klatki C, gdzie numeracja jest od 21 do 40 lub od 41 do 60, ustawiamy te wartości w odpowiednich miejscach. I teraz tak, sytuacja wygląda zupełnie inaczej, kiedy ta numeracja nam się powtarza. Czyli mamy ten sam nasz schemacik z dodatkową trudnością, dodatkowej centrali, która jest taką, nazwijmy to dodatkową centralą przejściową, czyli jeżeli mamy jakąś klatkę przelotową, ale numeracja jest ta sama, czyli mamy klatki A, B, C, ale z numeracją od 1 do 20. Proszę pamiętać, że adresy unifonów muszą cały czas być zaadresowane po kolei, czyli nasza łączna liczba wszystkich lokali nadal wynosi 60, natomiast ich adresacja administracyjna przykładowo wygląda tak, że się powtarza, czyli od 1 do 20 w każdych z klatek. Istotną kwestią jest ustawienie odpowiednich parametrów centrali, czyli tak zwanego trybu kotelowego w centrali master. Polega to na tym, że wybieramy prefiksem, tak zwaną strefą, daną klatkę, czyli przykładowo jeżeli mamy klatkę A albo klatkę na przykład B, klatkę 2, 4, 6 lub 1, 2, 3 w zależności wybieramy klatka 1, czyli 100 oraz numer mieszkania w zakresie od 1 do 99. Czyli przykładowo 208 to jest druga klatka, 8 mieszkanie. Więc jeszcze raz, system hotelowy uaktualniamy w celu umożliwienia dzwonienia do wielu stref, w których numeracja się powtarza. Sytuacja taka może mieć miejsce w centrali master przy wejściu na zamknięte osiedle z wieloma blokami czy klatkami. W tej sytuacji dzwoniąc z centrali master wybieramy w pierwszej kolejności numer strefy, klatki bloku, a zaraz potem numer lokalu. Ilość możliwych do zdefiniowania stref ograniczona jest do 10. Przykładowo, gdy chcemy zadzwonić do lokalu numer 8, w strefie numer 2 wybieramy 208, czyli pierwsza cyfra dwójeczka będzie traktowana przez system jako numer strefy, klatki bloku, a wszystkie następne od 1 do 99 jako numer lokalu. Proszę pamiętać, najważniejsze jest to, żeby numeracja się nam się nie powtarzała, czyli odpowiednia adresacja fizyczna wszystkich unifonów. Ustawienia w centrali master wyglądają w ten sposób, że najpierw musimy uruchomić bit, tak zwany system hotelowy. I w tym momencie na programie, na środkowej części jego okna, w dolnej części, pojawiają nam się ustawienia hotelowe. Ilość stref mamy oczywiście do wyboru 10, z czego 10 jest zerowa. Pierwsza strefa, druga i trzecia. Zakres obsługiwanych numerów, czyli od 1 do 20, przesunięcie zerowe. Natomiast druga strefa, pamiętając o tym, że pierwszy lokal w drugiej strefie ma adres fizyczny 21, ponieważ lecimy po kolei z adresacją. To tutaj już musimy ustawić
przesunięcie numeru wybieranego względem adresu fizycznego. Przykładowo O20. W drugiej strefie, przepraszam, w trzeciej strefie będzie to już o kolejne 20, ponieważ nasz unifon w trzeciej strefie będzie miał adres 41. Więc takie ustawienia muszą być wprowadzone w centrali masterowej. Natomiast w centrali slave na danej strefie istotne jest, żeby wpisać adresy obsługiwanych unifonów, czyli przykładowo dla klatki drugiej, gdzie już musimy wprowadzić te podstawowe zmiany, zakres obsługiwanych adresów, czyli od 21 do 40, przesunięcie 20. I tutaj uwaga, bardzo ważnym parametrem jest kierunek przesunięcia. W systemie hotelowym musi być on ustawiony na plus. Program nawet sam nam podpowiada, jeżeli ustawimy, to z klawiatury możemy wybrać numery od 1 do 20, czyli takie, które są w danych klatkach, bo ona jest powtarzalna. Inaczej całkowicie wygląda sytuacja, jeżeli chodzi o CDNP7 oraz Inspiro z plusem, tak zwaną serię 700. Tam już odbiegamy całkowicie od pojęcia strefy jako zakres dzwonień w maksymalnej liczby odbiorników wynoszącej 255. Inspiro z plusem charakteryzuje się tym, że za pomocą modułu dodatkowego, jakim jest SW4SDIN, daje nam możliwość nawiązywania połączeń już do 1020 lokali, z czego pojęcie strefa to jest 255 lokali, czyli 255 razy 4. To już jest moduł dedykowany do systemów wielostrefowych. Seria 700 charakteryzuje przede wszystkim się tym, że mamy możliwość wyboru numeru wybieranego względem adresu fizycznego nawet do 6 cyfr, co daje nam szeroki wachlarz możliwości programowania owej centrali na dosyć dużych, zawisłych, jakby dużych instalacjach systemu domofonowego. Ustawienia możemy przeprowadzić oczywiście pojedynczo dla każdego z lokali oraz prowadzić tak zwane ustawienia grupowe. W ustawieniach grupowych możemy wyczyścić sobie całą tablicę i wprowadzić oczekiwane wartości. Czyli przykładowo na tej instalacji inwestor oczekuje, żeby adresacja była dość, że tak powiem, nazwijmy to duża, ponieważ mamy bardzo dużo lokali. I przykładowo na centrali slave w kolejnych ze stref mamy mieć numery sześciocyfrowe, czyli nasz obowiązujący zakres zmian, przykładowo 100, wpisujemy wartość, która ma być wybierana względem adresu fizycznego i wprowadzamy od danej wartości rosnącej. I w tym momencie na 100 lokalach mamy możliwość wyboru sześciocyfrowego numeru wybieranego względem adresu fizycznego. Czym przede wszystkim charakteryzuje się CDNP7 Inspiro z plusem, czyli tak zwana seria 700. Dodatkowe, takie fajna moim zdaniem funkcjonalność w parametrach dzwonień jest możliwość ustawienia automatycznego otwierania drzwi dla wszystkich lokali, ale również, co wyróżnia nową serię, nazwijmy to 700 od poprzedników CDNP, że mamy możliwość blokady przycisku F2 dla poszczególnych numerów. Czyli przykładowo, jeżeli nie wszyscy mieszkańcy mają mieć dostęp do bramy wjazdowej. Więc wybieramy sobie już w parametrach dzwonień ustawienia przykładowo globalne dla wszystkich lub wybierając sobie pojedynczy adres i wprowadzając dane zmiany tylko i wyłącznie na obowiązującym adresie. Zaznaczamy sobie przykładowo automatyczne otwieranie czy na przykład funkcję dodatkową. Tutaj mamy oczywiście do wyboru funkcjonalność dostępnych właśnie z dwóch funkcji, między innymi przycisku F2. Kolejnym tematem, problemy przy programowaniu za pomocą komputera. Przede wszystkim, jeżeli robimy to po raz pierwszy i pierwszy problem, jaki napotkamy, czyli problem, że nie możemy kontynuować wykonywania kodu, ponieważ nie znaleziono obiektu ftd2xx.dll. Proszę pamiętać, że w tym jakby rozszerzeniu znajdują się najczęściej sterowniki, dlatego jeżeli korzystamy na oprogramowaniu systemu operacyjnego starszym niż Windows 10, koniecznością jest pobranie naszego sterownika, który dostępny jest na zakładce wsparcie.
musimy tam sobie odnaleźć produkt, który nas interesuje, czyli w tym przypadku CDN USB i znajdujemy przy nim instrukcję obsługi oraz niezbędne sterowniki. Po prawidłowej instalacji sterownika nie powinno być problemów, żeby nawiązać połączenie. Również bardzo częstym spotykanym problemem, zgłaszają nam instalatorzy, to, że jest jakiś problem przy programowaniu. Przykładowo kontrolka, która miga sobie na przemian, raz na czerwono, raz na zielono. Świadczy to o tym, że mamy prawdopodobnie odpalone dwa programy, które próbują jednocześnie połączyć się do naszej centrali. Więc albo mamy na przykład odpalony program do konfiguracji bryloków zbliżeniowych, czyli jakby do zarządzania ich pamięcią, lub do parametrów centrali, więc ustawiamy najpierw parametry na jednym, więc pozbywamy się drugiego programu. Proszę o tym pamiętać. Także wybór odpowiedniego programu. Przede wszystkim centrale CDNP6, CDNP5 i jakby nazwijmy to z kompatybilnością wsteczną obsługujemy za pomocą programu CDNPV311, który oczywiście dostępny jest na naszej stronie, na zakładce wsparcie. Tam zawsze znajdą Państwo najświeższe, najbardziej zaktualizowane programy i do tego Państwa zachęcam. Do bryloków zbliżeniowych oczywiście ACC-V39. Inaczej wygląda sytuacja już do CDNP7. Tutaj już działamy na tak zwanym serii 700, czyli programy z rozszerzeniem X700, ACC-74. Problemy przy programowaniu. Kolejnym punktem, który chciałbym Państwu jeszcze przedstawić, to że komunikaty, które się pojawiają przy próbie odczytu ustawień przy nieprawidłowym programie. Na co musimy zwrócić uwagę? Czy mamy podłączone zasilanie do centrali? Zalecamy, żeby jednak mimo wszystko najpierw podłączyć zasilanie, znaczy żeby programowanie odbywało się przy podłączonym zasilaniu. Czyli podłączamy sobie najpierw wszystko, następnie uruchamiamy i odczytujemy ustawienia. Co jeszcze może być problemem, jeżeli cały czas mimo wszystko wiemy, że mamy odpowiedni program, ale centrala nie nawiązuje połączenia? Może to świadczyć na przykład o uszkodzeniu wynikłym z uszkodzenia toru RS na przykład na centrali lub w samym module CD Interface. Bardzo często proszę zwracać uwagę na tą kolorową tasiemkę, która jest dołączona do CDN USB. Ona jest takim tym elementem takim mechanicznym, który musi być jakby podłączony do naszych central. Najczęściej tam się mogą pojawiać problemy poprzez jakieś oderwanie jednego z przewodów. Także proszę zwracać też na to uwagę, żeby przewód zawsze znajdował się w jak najlepszej kondycji. Regulacja toru audio. To jest kolejny temat, który spotykamy na powiedzmy jakichś tak problemach związanych z instalacją nowych urządzeń. Panele posiadają ustawienia fabryczne, które są dostosowane w zależności od stanowiska produkcyjnego, na którym dany element jest produkowany, dane urządzenie. Więc na potrzeby testu funkcjonalnego, który odbywa się w naszej fabryce, jest to takie ustawienie domyślne, które najczęściej powinniśmy zmodyfikować, poprawić już na zaistniałej instalacji. Więc tak, znajdują się tam potencjometry takie jak MIG, czyli regulacja czułości mikrofonu panelu. Potencjometrem SPK regulujemy poziom głośności głośnika w samym panelu. Potencjometrem Sounds regulujemy poziom głośności dźwięków, które wydobywają się z samej centrali, czyli jej dźwięki, pikanie, otwieranie i tak dalej. Po ustawieniu tych wartości należy, kręcąc potencjometrem, ustalić położenie skrajnych punktów, w których następnie wzbudza się centrala w głośniku i ustawić potencjometry w połowie nich, czyli wynajdujemy sobie tą strefę ciszy pomiędzy tymi skrajnymi wartościami, czyli znajdujemy sobie powiedzmy tą strefę ciszy i przykładając to w zależności czy do ramki natynkowej czy podtynkowej, osadzając jakby urządzenie w czasie połączenia i różne sytuacje, różnie to może występować w zależności od naszych odbiorników. Rekomendujemy, że w systemie mieszanym dla różnych odbiorników regulacje powinno się przeprowadzić dla odbiorników głośno mówiących, czyli serii UP800, ustawiając ich maksymalną głośność rozmowy. I gdy rozmowa jest urywana, należy zmniejszyć poziom głośności głośnika lub mikrofonu w centrali i ponownie potencjometrem balansu wyregulować to. Powinno to być, nazwijmy to, wyczuwalne. Jest to czasem problematyczne, ale jest to do zrobienia. Z czego mogą wynikać problemy, że jednak mimo wszystko jest problem? W
przypadku problemu z regulacją taru audio koniecznością jest uziemienie całości. Zawsze rekomendujemy, żeby mimo wszystko urządzenie było uziemione. Możemy to wykorzystać, jeżeli mamy, nie mamy na przykład pociągniętego uziemienia, wykorzystać moduł MOD GDNPE, który idealnie sprawdzi się dla takiej sytuacji. Więc to niestety też może wynikać, a najczęściej może to wynikać w zależności od montażu, czy to jest jakiś słupek metalowy, czy jakiś murek betonowy. Obsługa Unifonu UP800. Często, gęsto niestety zdarza się, że otrzymujemy telefony z jakimiś problemami, a że nic nie słychać, a że się coś samo otwiera. Proszę zwrócić uwagę, że Unifony serii UP800 mają przycisk sensoryczny. I żeby na przykład uruchomić elektrozacze, wystarczy raz go nadusić. Nie ma konieczności przytrzymania, ponieważ symbol kluczyka uruchamia wejście elektrozaczepu do centrali w trybie rozmowy. W czasie czuwania, gdy przytrzymamy kluczyk na około 3 sekundy, aktywujemy funkcję automatycznego otwierania do drzwi i sygnalizowane jest to ciągłym świeceniem kropeczki pod przyciskiem kluczyka. Rozpoczęcie i zakończenie rozmowy również musi się rozpocząć naduszeniem słuchawki, więc jak rozpoczniemy rozmowę, a chcemy ją zakończyć, musimy ponownie przycisnąć przycisk słuchawki. Symbol kółeczka, czyli aktywacja wyjścia drugiego za pomocą modułu IO lub, co wyróżnia serię UP800, dłuższe przytrzymanie symbolu kółeczka powoduje wyzwolenie przekaźnika, który wbudowany jest w samym urządzeniu. Możemy do niego podłączyć na przykład automat bramy lub zrównoległy z automatem IO w zależności od oczekiwanej funkcjonalności. Proszę pamiętać, że ikony plus i minus w czasie oczekiwania za połączeniem regulują głośność dzwonka. I tak samo, jeżeli przyciszymy sobie maksymalnie, ikona minusa powinna być podświetlona, co informuje nas, że w tym momencie wszystkie dźwięki są wyciszone. Natomiast plus i minus w czasie połączenia reguluje głośność samej rozmowy. I chyba temat, który najbardziej nas wszystkich interesuje, czyli diagnostyka linii aparatu. Teraz w zależności od sytuacji, w której się, że tak powiem, zastaliśmy, jeżeli jesteśmy na nowym obiekcie, montujemy nasz system i występują jakieś problemy, musimy przede wszystkim sprawdzić, co jest tego powodem. Czyli jeżeli nasze ustawienia parametrów dzwonień oraz adresacji unifonów jest prawidłowa, czyli mamy pewność, że pod tym względem jest wszystko ok, dokonujemy pomiaru napięcia linii aparatu. Pomiar napięcia linii aparatu powinien wskazywać w zakresie od 8 do 9,5 V w trybie czuwania. Jeżeli pomiar wskazuje 0 lub 15 V, może niestety to uświadczyć o dosyć sporym uszkodzeniu, które niestety wiąże się z tym, że centrala musi się znaleźć w naszym serwisie. Więc diagnostykę przeprowadzamy w następujący sposób. Jeżeli na Unifonie w mieszkaniu dokonujemy pomiaru z podłączonymi zaciskami linii do Unifonu i cały czas wskazuje nam to 0 V, no to problem jest, bo prawdopodobnie któryś z Unifonów może powodować obciążenie lub ma najzwyczajniej zwarcie. Więc rozpinamy linię aparatu od Unifonu i dokonujemy pomiaru. Jeżeli cały czas mamy 0 V, no to niestety pomiar musi się odbyć przy centrali. Więc w tym momencie pomiaru znowuż dokonujemy dwukrotnie, na podłączonych zaciskach lub na pustych. Ponieważ jeżeli na pustych zaciskach okaże się, że centrala ma z powrotem 9,5 V lub 8,5 w zależności w tym przedziale, znaczy, że prawdopodobnie obciążenie mamy gdzieś na magistrali. Dlatego musimy go sobie w jakiś sposób zidentyfikować. Ale o tym już mówiliśmy na poprzednim webinarze, czyli modułach dodatkowych, które potrafią nam pomóc w rozwiązywaniu tego typu problemów. Właśnie bardzo fajnym modułem, jakim jest CDN-WZ, do którego Państwa oczywiście zachęcam. Pomocnymi programami, które znajdują się na pokładzie naszych central, jest m.in. test linii oraz wyszukiwanie źle odłożonych lub uszkodzonych unifonów. Za pomocą tego programu możemy wyszukać źle odłożony unifon lub uszkodzony unifon. Program wykrywa który unifon może obciążać linię z powodu uszkodzenia lub nieodwieszonej słuchawki, co może prowadzić do błędnego działania całego systemu, złego wybierania adresów, dzwonienia dwóch różnych unifonów. Po wejściu do tego programu wyświetli nam się napis numer i centrala rozpocznie automatyczne przeszukiwanie numerów
w zakresie ustawienia parametru 9, czyli w naszym zakresie obsługiwanych numerów, jeżeli centrala się zatrzyma i wskaże nam dany adres, no jest to potencjalny winowajca, który może powodować nieprawidłowości na centrali. Kolejnym bardzo fajnym testem linii, który jest na pokładzie naszych centralnych, takim programem pomocniczym, jest test linii. Polega on na tym, że centrala emituje w linię aparatu narastający dźwięk. Jeżeli mamy jakąś uszkodzoną słuchawkę, ona powinna wyemitować ten dźwięk, czyli będziemy go słyszeć. Niestety wymaga to od nas tego, że musimy się przelecieć po całej tej instalacji, po całym pionie i nasłuchiwacz, czy którakolwiek ze słuchawek nie emituje tego dźwięku. Powinien on być na tyle słyszalny, że teoretycznie przez zamknięte drzwi powinien również być słyszalny. Także tyle, jeżeli chodzi, powiedzmy, o tą diagnostykę, więc pamiętajmy, pomiary najlepiej wszelkiego rodzaju wykonywać na centrali, na odpiętych zaciskach ze swoim sprawnym, testowym jakimś unifonem, który wiemy, że jest działający, jest sprawny. Są problemy na instalacji, odpinamy ją, podłączamy się na krótko swoim testowym unifonem i dokonujemy połączenia. Jeżeli wszystko jest ok, znaczy, że centrala jest sprawna, problem jest na instalacji. Tutaj proszę pamiętać też, nie, że napięcie przy próbie nawiązywania połączenia, dzwonienia może się zmieniać między 5 a 12 V w zależności od ustawienia poziomu głośności dzwonka. Natomiast w czasie połączenia obciążenia linii napięcie powinno wskazywać w granicach 5 V. Co jeszcze może być powodem, że niestety są jakieś problemy? Tak zwane uniwersalne unifony cyfrowe. Uniwersalne unifony cyfrowe to jest pojęcie błędne i nie powinno się takiego pojęcia używać przy systemach cyfrowych. Przy analogowych oczywiście, tam mamy dowolność, możemy powiesić sobie słuchaweczkę, jaka tylko nam się podoba. Ponieważ modele unifonów cyfrowych zawsze powinny być montowane zgodnie z zaleceniami producenta i tylko wtedy jesteśmy w stanie zapewnić poprawność działania systemu oraz związanej funkcjonalnością central. Więc firma ACO gwarantuje poprawność działania systemu domofonowego tylko wtedy, gdy zastosujemy unifony produkcji ACO. Problemy spowodowane z montażem unifonu innego producenta mogą objawiać się w następujący sposób. Brak możliwości nawiązywania połączeń, czyli podstawowej funkcjonalności każdego unifonu. Brak możliwości otwarcia elektrozaczepu lub wyjścia drugiego, ponieważ ta pojemność tych unifonów znacząco się różni, co centrale nie potrafi odpowiednio zinterpretować. Może pojawiać się problem, że dzwoni w jednej chwili kilka losowych unifonów. Raz to jest dwójeczka z dziesiąteczką, raz będzie piętnastka z trzydziestką. Nie jest to po prostu przewidywalne i te połączenia są losowe, więc jest to jakaś też informacja dla nas, że są jakieś problemy na instalacji, więc jeżeli otrzymujemy takie zgłoszenie, warto przeprowadzić jakiś wywiad wśród mieszkańców lub osób zgłaszających, czy jakiś remont się nie odbywał, czy przykładowo nie pojawiła się jakaś, nazwijmy tak zwana uniwersalna słuchawka cyfrowa. Brak funkcjonalności, która wiąże się z tym niestety. Automatyczne otwieranie drzwi, funkcja biuro może w ogóle nam nie działać, nawet nie powinna chyba działać. Serwisowe wywołanie unifonu, czyli ta funkcja instalatorska, która pomaga nam troszkę na instalacji, jeżeli budujemy system od podstaw, wieszamy kolejne słuchawki i chcemy sprawdzić, czy tor audio jest prawidłowo i czy cała funkcjonalność jest zachowana. Wyszukiwanie źle odłożonych lub uszkodzonych unifonów, czyli ta funkcjonalność, która pomaga nam również przy diagnostyce. Test linii aparatów, czyli tak samo, my możemy sobie wypuścić ten test, nasłuchujemy, czy dana słuchawka nie emituje. Ta słuchawka niekoniecznie może się, że tak powiem, w ten sposób zadziałać, jakbyśmy chcieli. Podzwanianie do lokalu. Może to się objawiać z tym, że mamy taką obcą słuchawkę, a podzwanianie jest w zupełnie innym lokalu lub nasza słuchawka w ogóle nie podzwania. Także pod tym względem proszę być czujnym, ponieważ często, gęsto ludzie nie mają świadomości i popełniają tego typu błędy. Moduły wykrywania zwarć, o których wspominaliśmy już na poprzednim webinarze, do czego Państwa bardzo zachęcam. Tam kolega Filip prezentował na przykładach, co to jest za moduł, jak on działa i ile daje nam, że tak powiem, możliwości, przede wszystkim komfortu na instalacjach. Czyli CDN-WZ, bardzo fajny moduł oraz nasze nowości, które pojawią się już na początku kwietnia, o których za bardzo nie chciałem wspominać,
ale jest to bardzo fajny rozdzielacz na szynę DIN, wyglądający identycznie tak jak ten do tej pory, natomiast już, że tak powiem, z inteligentnymi wyjściami, czyli podpowie nam, na którym wyjściu mamy zwarcie lub jakieś niedobory prądowe. Będzie on sygnalizował to, że tak powiem, ilością swoich mrugnięć na danym wyjściu, podpowiadając nam, z jakim problemem mamy na instalacji. Dziękuję Państwu bardzo. Zapraszam do zadawania pytań. Mam nadzieję, że webinar się podobał. Troszkę się zestresowałem, ale mam nadzieję, że było to dla Państwa na tyle zrozumiałe, że dadzą Państwo radę na instalacjach, jeżeli pojawią się problemy, a zawsze coś by było nie tak, chętnie służymy pomocą pod numerem telefonu lub na adresie technicznym mopa@ako.com. Dziękuję bardzo. Dzięki, Tomek. Proszę Państwa, jeżeli ktoś się spóźnił, to oczywiście nic straconego. Nagranie ze szkolenia zostanie udostępnione i przesłane Państwu oczywiście, aby można było w ramach przypomnienia otworzyć ponownie. Termin oraz temat szkolenia, zostanie przesłany Państwu w najbliższym czasie. I jak zawsze zapraszamy na stronę internetową ako.com.pl, gdzie znajdą Państwo instrukcje oraz darmowe oprogramowanie, kontakt do działu wsparcia technicznego i również zapraszam serdecznie na kanał YouTube, gdzie znajdują się już poprzednie odcinki webinaru oraz wiele innych filmów szkoleniowych prowadzonych przez Tomka. Także przez kolejne jakieś 15-20 minut, w zależności od Państwa potrzeb, pozostajemy do dyspozycji. Proszę zadawać pytania na czacie. Warto również cofnąć sobie czat i przeczytać już odpowiedzi na pytania, które się pojawiły. Dziękujemy bardzo i życzymy miłego dnia. Z mojej strony to wszystko. Ha, ha, ha.